nami już kolejny gość, pani Inga Borkowska, instruktor kulturalno-oświatowy Domu Kultury Jubilat, spółdzielni Osiedla Młodych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z panią Ingą porozmawiamy sobie troszeczkę o Gwarze Poznańskiej. Każdy turysta zmierzający od ulicy Półwiejskiej w stronę Starówki zawsze mija tajemniczą postać z rowerem. Wiemy, że to jest Stary Marych. Stary Marych jest symbolem Poznania, wiadomo, ale także Gwary Poznańskiej, która doczekała się, co ciekawe, konkursu amatorskiego Gwary Poznańskiej i w tym roku jest to już 25. jubileuszowy konkurs, konkursu Godajcie po naszemu. Jaka jest krótka historia tego konkursu i jaki był w ogóle pomysł, kto to wymyślił, kto to zainicjował? Pierwszy konkurs odbył się w 1988 roku i wówczas był to pierwszy i jedyny takiego typu konkurs w Polsce. Pomysłodawcą tego konkursu był ówczesny kierownik Domu Kultury Ratajan Jerzy Drabent oraz Adam Lewandowski, ówczesny kierownik Domu Kultury Stokrotka. No i spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i uczestników, którzy chcieli wziąć udział w tym konkursie, jak i publiczności. Tak więc z coraz większym zapałem były organizowane następne konkursy. Mówi pani o tym, że jest popularny, tak? Tak. Czyli to, że doczekał się jubileuszu, oznacza, że Gwara Poznańska nadal jest żywa, tak? Tak, tak. Przy czym w tegorocznej edycji mamy mało poznaniaków, którzy się w tamtegorocznej edycji było mało poznaniaków. Więcej jest z Wielkopolski osób. Tak. I tak na przestrzeni lat były to osoby z Rzekocina, ze Śremu, ze Swarzędza, tak więc tutaj okoliczne miejscowości bardziej, dlatego zachęcamy poznaniaków, żeby też brali udział, żeby tą Gwarę Poznańską kultywowali dalej. A w jakim wieku przeważają wśród takich konkursów? To są osoby młode? W ostatnich latach starsze? Właśnie osoby młode, nie dorośli, tylko młodzież i dzieci, co nas bardzo oczywiście cieszy. Ale na przestrzeni lat oczywiście z tym pułapem wiekowym było bardzo różnie. My nie wyznaczaliśmy, w jakim wieku może być uczestnik, tak więc tylko ten, kto chce zaprezentować swoje umiejętności na scenie, kto potrafi posługiwać się Gwarą Poznańską, może do nas przyjść. Mile są widziane teksty własne. Tak więc zapraszamy. A jak wygląda taki konkurs już taki prawdziwy na scenie? Jaka jest formuła, jaki jest przebieg? No oczywiście występują uczestnicy, którzy się zgłosili. No w tym roku są laureaci, bo na jubileuszowe edycje mamy tak, że wysyłamy zaproszenia dla laureatów poprzednich edycji. Normalnie są to uczestnicy, każdy może się zgłosić i nie może laureat w każdych pozostałych edycjach, żeby dać szansę nowym twarzom. Tak więc to tak są uczestnicy. Co 5 lat. Jest oprawa muzyczna, przez lata była to kapela Zawinkla, teraz jest i mechaniczna pyra, teraz w ostatnich latach mechaniczna pyra, gdzie oni też mają piosenki Gwary Poznańskiej, jest to taki dowcipny, w ogóle cała formuła jest bardzo taka humorystyczna, zawsze dowcipna, rozrywkowa taka bardzo, tak. I oni między występami uczestników tą oprawę muzyczną nam zapewniają. Zawsze co roku jest zapraszany gość specjalny. Tak, są to artyści, polscy artyści, no i tak jakbym mogła wymienić z takich znanych Państwu nazwisk, no to Hanka Bielicka była, Krzysztof Piasecki, Andrzej Grabowski, kabarety Żądło, Czesław w tamtym roku, kabaret Rak, bardzo, bardzo dużo. A w tym roku kto będzie tym gościem? Krystyna Sienkiewicz, z akompaniamentem Bronisława Kornausa. Tak więc duże zainteresowanie też widać ogólnie tym konkursem, ponieważ patronat nad nim objął sam prezydent globalny, tak? Tak. Więc organizatorem ogólnie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Urząd Miasta i Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury, tak? I mamy patronat na jubileuszowy, mamy patronat zawsze honorowy prezydenta miasta Poznania. A jeszcze, gdzie w ogóle się odbywa ten konkurs? Na 1030. Tak więc jeśli Państwo jeszcze by chcieli, się zainteresowali, żeby przybyć, no to muszę powiedzieć, że są ostatnie bilety. Jeżeli ktoś jest chętny, to jak najszybciej do Domu Kultury na osiedle 1030 i bilecik nabyć, tak? Tak, jeszcze przypomnimy, że będzie to dzisiaj o godzinie 17. Tak? O godzinie 17, dokładnie, impreza się zaczyna. I ta sala, w której są to organizowane, to ilu widzów przewiduje taka sala?
Ilu pomieści? Około 200, ponad 200. I to jest za mało jak na zainteresowanie tym konkursem? Zauważył to poprzedni kierownik Domu Kultury, Jerzy Drabent, dlatego jubileuszowe, które się największym zainteresowaniem zawsze cieszyły, robił w innych miejscach niż Dom Kultury jubileusz, chociaż sala jest, nasza widowiskowa jest duża, ale jeśli chodzi o zainteresowanie, tą imprezą jest tak ogromne, że zrobił na 10. edycję jubileuszową, zrobił w Teatrze Polskim Gwarę, na 15. edycję w sali widowiskowej Kinie Grunwald. Tak więc myślę, że na tą 30. edycję też pomyślimy, żeby po prostu zapewnić przestrzeń, żeby tą imprezę zorganizować dla wszystkich chętnych, no bo zainteresowanie naprawdę jest spore, co cieszy, że te wartości regionalne wciąż trwają i chcą być dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie. No właśnie, jak Pani sądzi, czy poznaniacy ogólnie używają gwary na co dzień, czy to już jest tylko tak? Takie najbardziej powszechne zwroty, ale jeśli chodzi o całą tą gwarę, całe jej bogactwo, bo ona jest bardzo bogata, no to niestety nie, dlatego cieszy nas to, że młodzież i dzieci przychodzą, że to jest przekazywane dalej. I Pani wspomniała o tym, że nie ma wielu rodowitych poznaniaków. Tak, to nie jest reguła, bo można było pomyśleć, że tylko ten, kto wyjdzie z mlekiem matki, jest w stanie zaprezentować coś na scenie. To jednak te wszystkie konkursy pokazały, że jednak tak nie jest, że potrafią przyjść osoby, które nawet nie są z Poznania. W tym roku mamy laureatkę, która jest z Gdańska, która nie wychowywała się na tej gwarze. Jest pasjonatką, po prostu pasjonuje się folklorem i doceniła urok gwary i wystąpiła i po prostu wszystkich chwyciła za serce, że potrafi tak świetnie się tą gwarą posługiwać. Są osoby, które po prostu od niedawna nawet się interesują i potrafią te umiejętności przedstawić. Po prostu trzeba mieć pomysł na siebie, jak siebie na tej scenie pokazać, tak? W jakim tekście się kto najlepiej czuje i po prostu kocha się tą gwarę, to wtedy wygrywa się. A jeszcze Pani powiedziała o tej Pani z Gdańska, że ona się tak interesuje, a są jeszcze jakieś takie inne, że tak powiem, postacie, które zapadły Pani w pamięć? Bardzo ciekawa, tak, z tamtej edycji Pani Barbara Liebek, która zajęła zresztą pierwsze miejsce, pojawiła się pierwszy raz i dała świetny występ i jest rodowitą poznanianką i teraz już by każdy mógł powiedzieć, no tak, ona już od dzieciństwa tą gwarą nasiąkała, a ona powiedziała, że wcale, że nie, że ona gwarą dopiero zaczęła interesować się tak naprawdę przez ostatnie lata. To nie było tak, że ona zawsze się tą gwarą posługiwała, właśnie się nie posługiwała, tylko po prostu na później. Tak więc to są takie historie pojedynczych ludzi, no bo to wiadomo, przez tyle lat bardzo, bardzo wiele osób przeszło przez ten konkurs. Były osoby, które wielokrotnie wygrywały, które świetnie po prostu prezentowały się na scenie. A jak Pani sądzi, jaki jest najlepszy taki sposób, żeby ta gwara nie umierała, żeby zaszczepić tą pasję do gwary? Ja myślę, że tak, no, robić takie konkursy, tak, mówić cały czas, że te wartości regionalne literackie, artystyczne są bardzo ważne, no bo one nas odróżniają, są jedyne, są unikalne. I zwłaszcza w ówczesnym świecie, żeby to po prostu pielęgnować i myślę, że to da dobre owoce. Bo jeśli te regionalne rzeczy nie będą pielęgnowane, no to wszystko będzie takie masowe bardzo. A co z młodzieżą? Jak Pani ocenia, czy młodzież wstydzi się tej gwary używać na przykład, czy uczyć się? Ja myślę, że to jest indywidualne też podejście. Bo znaczy my ogólnie się gwarą posługujemy, a czasami nawet nie wiemy, że my się posługujemy, że to gdzieś tam przenika dalej z Poznania na całą Wielkopolskę. Ja jestem z Wielkopolski i w sumie niektóre zwroty ja nie wiedziałam, że są z gwary, a były używane, że to gdzieś tam żyje, tylko no nie jest już to, nie jest to ta gwara co kiedyś, prawda? Ale to zainteresowanie, zresztą osoba, która przyjdzie na konkurs i posłucha gwary, miłośników, sympatyków, którzy się nią posługują, no to dostrzeżę, że to powinno żyć i to jest piękny język. A jeszcze, żeby zachęcić
zachęcić naszych widzów, aby przyszli na ten konkurs, obejrzeli go, to jakie dodatkowe atrakcje Państwo przygotowali? Znaczy tak, jest jubileuszowy, więc to będzie taki z pompą zrobiony finał. No są laureaci, więc będzie bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o występy. No jest świetny gość specjalny, pani Krystyna Sienkiewicz. Mamy zawsze, to już też tak nam weszło w krew, że robimy wielkopolski poczęstunek, gdzie są pyry z gzikiem, jest kaszanka, jest smalec, są ogórki kiszone, wszystko bardzo pyszne, jest za darmo, za to nie trzeba płacić, to jest sponsorowane przez firmę tutaj naszą cateringową. Tak więc zabawa jest na pewno czynna. Zapraszamy serdecznie naszych widzów. Dzisiaj w Domu Kultury jubilat na osiedlu Tysiąclecia o godzinie 17 odbędzie się jubileuszowy amatorski konkurs Gwary Poznańskiej. I bilety jeszcze są do nabycia, więc trzeba się pospieszyć, ponieważ już zostało ich bardzo mało. Ja pani Indze dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam na dalszą część programu.